Rodzaje cukru. Cukier, podobnie jak wiele innych produktów spozywczych, wzbudza niemale kontrowersje. Był czas, kiedy krzepil, był też czas, gdy mówilo się, że truje. Czy da się znaleźć zloty środek, gdy mowa o cukrze i jego odpowiednikach? Czym jest cukier? Zwykle słowo cukier odnosi się do białego cukru, tak zwanego buraczanego, czy też bardziej fachowo sacharozy. Jednak cukrami nazywa się także grupę organicznych związków chemicznych o specyficznej budowie i właściwościach. Inna, bardziej odpowiednia nazwa to węglowodany, gdy z cukry zbudowane są z węgla, tlenu i wodoru. Te czasteczki mogą się laczyć w coraz dłuższe lancuchy, zyskując tym samym nowe właściwości chemiczne i fizyczne. Rozróżniamy monosacharydy zawierają jedna czasteczka cukrów, jak na przykład glukoza. Fruktoza, disacharydy, złożone z dwóch czasteczek, to na przykład sacharoza, laktoza, oligosacharydy, zawierające od 2 do 10 czasteczek cukru, polisacharydy, zawierające więcej niż 10 czasteczek cukru, jak na przykład skrobia, celuloza. Nazwa cukry proste odnosi się zazwyczaj do mono i disacharydów. Potocznie nazywa się je po prostu cukrami. Mono i dwucukry. Czyli np. glukoza i sacharoza, dobrze rozpuszczają się w wodzie i mają wyraźnie slotki smak? Skrobia, nalezaca do polisacharydów, już takich właściwości nie ma. Nie rozpuści się w wodzie, a jej smak nie jest slotki. Aby organizm mógł z niej skorzystać, wymaga odpowiednich enzymów trawiennych. Wtedy z wielkoczasteczkowej skrobi uzyska duza ilość glukozy do dalszych procesów metabolicznych. Celuloza i oligosacharydy również wymagają działania enzymów trawiennych, aby mogły zostać wykorzystane przez organizm. Jednak nie każde stworzenie może takie enzymy produkować. Ludzie nie mogą trawić wielu oligosacharydów ani celulozy. Te substancje pełnia rolę blonnika pokarmowego. Oczyszczaja przewód pokarmowy, poprawia pracę jelit i odzywiaja florę bakteryjna jelit. Wszystkie z wymienionych węglowodanów występuje powszechnie w produktach roślinnych. Cukry proste występuje naturalnie w owocach i warzywach, a także w miodzie pszczelim czy syropie klonowym. Skrobia dominuje w zbozach i produktach zbozowych, ale znajdziemy ją także w nasionach roślin straczkowych. Oligosacharydy mogą występować zarówno w owocach i warzywach, jak i w zbozach. Duże ilości oligosacharydów znajduje się między innymi w czosnku bakaliach, cebuli, zycie i produktach pszennych. Rodzaje cukru Cukier nie zawsze występuje jako biale krysztalki. Ma wiele form i wiele nazw, jednak nie dajcie się zwieść. To dalej ta sama substancja. Nieważne, czy jest biała, brazowa, strzciny czy kokosa, działa tak samo. Poczytaj także o cukrze inwertowanym. Cukier buraczany, to tradycyjny, biały cukier który znasz od dzieciństwa. Produkuje się go z buraka cukrowego i stad pochodzi jego nazwa. Najtanszy i najszerzej dostępny rodzaj cukru. Cukier trzcinowy, cukier wytwarzany z trzciny cukrowej. Bardzo często pozostaje nierafinowany, dzięki czemu zachowuje ciemna barwę. Cukier brazowy, to cukier o lekko-brazowej barwie. Zawiera melasę, czyli syrop cukrowy, i to ona nadaje mu ten charakterystyczny kolor. Ten cukier może powstać zarówno z trzciny cukrowej, jak i z buraka. Cukier kokosowy cukier wytwarzany z soku palmy kokosowej. Cukier waniliowy cukier z dodatkiem laski wanilii. Jest składnikiem deserów i ciast, który ma nadawać waniliowy aromat. Cukier wanilinowy tańszy odpowiednik cukru waniliowego. Zamiast prawdziwej wanilii dodaje się do niego sztuczny aromat, wanilinne. Cukier muscowado Jeden z rodzajów cukru trzcinowego. Nie jest poddawany rafinacji, ma ciemną barwę i charakterystyczny posmak melasy. Właśnie z tego względu jest polecany do wypieków. Ponieważ zawartość z melasy w muscovado jest dosyć duża, jest to wilgotny cukier. Zachowuje się trochę jak wilgotny piasek. Cukier demerara inny rodzaj cukru trzcinowego, nierafinowanego. Jego nazwa pochodzi od kolonii w której zaczęto go produkować. Podobnie jak muscovado, cukier demerara zawiera melasę, jednak w mniejszych ilościach. Dlatego jest jasniejszy i nie zbryla się tak jak muscovado. Nadal jednak ma lekko karmelowy posmak melasy, który bardzo dobrze komponuje się z ciasteczkami i deserami. Cukier owocowy, inna nazwa fruktozy. Jest to monosacharyd występujący w dużej ilości w owocach. Cukier gronowy, inaczej glukoza. występujący występujący m.in. w winogronach. Cukier palmowy, cukier wytwarzany z owoców palmy daktylowej. Cukier brzozowy, potoczne określenie na ksylitol, który z wygladu bardzo przypomina biały cukier. Ma tak samo slotki smaki w formę białych kryształków. Ksylitol nie jest jednak cukrem, lecz alkoholem. Do tego dostarcza mniej energii niż cukier. Więc zaliczamy go do niskokalorycznych substancji slodzacych. Rola cukru w organizmie węglowodany, w tym cukier, a jeszcze ścislej mówiąc, glukoza to przede wszystkim źródło energii dla organizmu. Znacznie lepsze niż tłuszcze czy białka. Aby uzyskać energię z każdej substancji, organizm musi najpierw ją ja przekształcić na drodze biochemicznych przemian. To również kosztuje energię, a ostatecznie liczy się zysk netto. Czyli ile energii można uzyskać, odejmując te drobne inwestycje. Cukier biały to najszybciej przyswajane źródło energii. Wchłania się błyskawicznie, w przeciwieństwie do skrobi, która musi najpierw zostać rozlozona do prostszych czasteczek pod wpływem enzymów trawiennych. Dlatego smak słodki jest dla nas tak atrakcyjny. Jednak samo dostarczanie energii nie wystarczy, aby być zdrowym. Tak naprawdę cukier w czystej formie nie występuje w przyrodzie. Znajduje się on w owocach, a te sa dodatkowo z rudlem witamin, składników mineralnych oraz wody. Owoce zawierają także zeblonnik, który korzystnie wpływa na florę bakteryjną jelit. Indeks glikemiczny każdy cukier powoduje gwałtowne wydzielanie insuliny. Z tego względu nie jest wskazany w diecie osoby chorej na cukrzycę i insulinooporność. Unikać cukru powinny tak osoby z zespolem metabolicznym i kobiety, u których rozpoznano zespół policystycznych jajników. Ich dieta powinna być oparta na produktach o niskim indeksie glikemicznym, IK-55. Cukier i produkty, które go zawierają, ja, będą podnosili poziom glukozy we krwi i powodowały wydzielanie insuliny. Rodzaj cukru i cukier biale 60-70 glukoza 100 fruktoza 19 xylitr 7 cukier kokosowy 57 fruktoza ma stosunkowo niski indeks glikemiczny, ponieważ nie wymaga insuliny, aby wejść do komórek organizmu. Nie jest to jednak dobry zamiennik cukru dla diabetyka. Fruktoza w dużych ilościach uszkadza watrobę. Oprócz tego jej używanie nie pomaga zwalczyć nawyku słodzenia. Skutki uboczne nadmiaru cukru w diecie, jak już wspomniałam, bial cukier nie jest naturalnym pokarmem dla człowieka. Jego nadmiar w diecie może powodować otylost, choroby zębów, cukrzycę typu 2, nadpobudliwość, a czasem również biegunki. Nie bez powodu zaleca się ograniczanie cukru w diecie na rzecz naturalnie słodkich, nieprzetworzonych produktów. Mowa tu o owocach i bakaliach. Choć i te nie powinny dominować w jadłospisie, duże dawki cukru białego i slodyczy prowadzą do wydzielania dużej ilości insuliny. Z czasem taka sytuacja może doprowadzić do insulinooporności, w której tkanki organizmu przestają reagować na insulinę. W konsekwencji we krwi krazy zbyt dużo glukozy i z czasem rozwija się cukrzyca. Zastosowanie cukru poza kuchnia cukier znalazł zastosowanie również w kosmetyce. Brazowy cukier jest składnikiem peelingów do ciała i twarzy. Pszczelarze używają go jako pozywki dla pszczul. Zamienniki cukru-cukier można zastapić innymi substancjami, które również mają słodki smak, ale nie dostarczają tyle kalorii, co sacharoza. Mowa o słodzikach, czyli słodkich substancjach, które chemicznie nie są cukrami. Sametabolizowane przez organizm w inny sposób i nie wpływają na wydzielanie insuliny. Popularnymi zamiennikami cukru, saxylitol, erytrolistewia. Można je dostać w supermarkecie, a nawet i w mniejszych sklepach osiedlowych. W przemyśle spożywczym bardzo często używane są aspartam, cyklaminiany czy K. Wykorzystanie substancji slodzacych budzi nie mniejsze kontrowersje niż cukier. Póki co nie ma jednak dowodów na to, aby ich spozywanie było niebezpieczne. Stosowanie niskokalorycznych substancji z lodzacych mozen jest zasoba korzyści dla osób odchudzających się, w tym diabetyków. Warto jednak pamiętać, że samo zastapienie cukru z lodzikami nie wystarczy, aby zrzucić zbędne kilogramy i zdrowo żyć. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim zmiana nawyków zwieniowych i przyzwyczajen, a to nie dzieje się z dnia na dzień. Cukier sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Problem stanowi jego naduzywanie. Nadmiar cukru w diecie prowadzi do poważnych chorób, których nie da się wyleczyć, zamieniając cukier na słodziki. To, że cukier ma inny kolor lub jest z innego surowca niż burak, nie oznacza, że jest mniej kaloryczny czy zdrowszy. Według chemii to dalej cukier.